1972 roku Castro udał się w trwającą 7 tygodni trasę, w trakcie której odwiedził swoich sojuszników w Afryce i Eurazji. Odwiedził Algierię, Bułgarię, Węgry, NRD, Czechosłowację, Związek Radziecki i Polskę. Głównym celem wizyt Fidela Castro było skarcenie rządów socjalistycznych za brak pomocy rewolucjom w Afryce i w Azji, co według niego było obowiązkiem socjalistycznych bratnich narodów. El mundo de mañana tiene que ser el mundo de la solidaridad. Gdyż świat jutra musi być światem solidarności. El mundo del internacionalismo. Światem internacjonalizmu. La antítesis de lo que la humanidad ha conocido hasta hoy. Antytezą tego, co znała ludzkość do dnia dzisiejszego. Y eso fue seguramente lo que Carlos Marx quiso decir. I to właśnie na pewno chciał powiedzieć Karol Marx. Cuando le preguntaron qué ocurriría después del comunismo. Kiedy zapytano go, co stanie się po komunizmie. Y cuando dijo el día que se haya establecido en el comunismo en el mundo. I kiedy powiedział, że w dniu, kiedy komunizm obejmie i opanuje świat, habrá finalizado la prehistoria de la humanidad. Skończy się prehistoria ludzkości. W trakcie wizyty w naszym kraju zwiedził m.in. obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. A estos extremos fue capaz de llegar la ideología del capitalismo y del imperialismo. Do tego posunęła się, zdolna była posunąć się ideologia kapitalizmu i imperializmu. A mí en particular lo que he visto hoy. Mnie w szczególności to, co dzisiaj zobaczyłem. Me recuerda lo que los yanquis hacen ahora en Vietnam. Przypomina mi to, co czynią w tej chwili yankesi w Wietnamie. Algún día la humanidad barrerá hasta los últimos vestigios de tales ideas que aún subsisten. Pewnego dnia ludzkość zetrze z powierzchni ziemi ostatki tego rodzaju idei, które jeszcze istnieją. Spotkania z dziećmi w szkole imienia Ernesto Che Guevary odbiły się szerokim echem, a polskie dzieci przywitały kubańskiego wodza z otwartymi ramionami. Ale ponadto chcę wam powiedzieć, que hemos tenido mucha visita, że myśmy już sporo rzeczy zwiedzali, muchos actos, wiele aktów uroczystych było, muchas reuniones, wiele zebrań, pero el acto más alegre, ale najprzyjemniejsze wydarzenie właśnie, la reunión más feliz, nasze najszczęśliwsze zebranie, hemos tenido últimamente, to właśnie to jest to, które mieliśmy ostatnio, es este acto, to jest właśnie te spotkanie z wami, esta reunión, to zebranie z con nuestros amiguitos, z naszymi przyjaciółmi tutaj, de la escuela Che Guevara. Jednym z najsłynniejszych akcentów tej podróży było wręczenie Fidelowi Castro tytułu honorowego górnika i munduru. Castro zdjął swój oliwkowy mundur, co robił bardzo rzadko, i przybrał górniczy, czarny. Nuestra delegación ha sido recibida con una gran hospitalidad. Se nos han conferido grandes honores, entre otros el inmenso honor de concedernos el uniforme, las insignias y el título de minero de honor. Ayer me dieron el traje, decía que ayer nos dieron el traje y hoy aquí nos han dado la primera condecoración. Me parece que si este recorrido se prolonga, voy a terminar con tantas medallas como un héroe del trabajo. Y en realidad, no he tenido la oportunidad de bajar a una mina ni producir todavía un kilo. Gdy Fidel Castro odwiedził halę Wisły, na której miał obejrzeć mecz, sam założył dres i przyłączył się do gry w kosza. Było to bardzo ważne, ponieważ Polacy postrzegali komunistyczną władzę jako starszych, sztywnych panów. Fidel był zupełnie inny. Wszystko, co robił, było spontaniczne, o czym świadczą dokumenty polskich służb, które kompletnie sobie nie radziły z wybrykami kubańskiego wodza. Una agencja cablegráfica Yankee. Agencja Międzynarodowa Amerykańskowska desde Varsovia, podała z Warszawy, mandó ayer un largo cable. Wysłała wczoraj długie doniesienie. Desde luego yo no le voy a leer todo el cable. Oczywiście, ja całego doniesienia będę czytał. Se supone que yo estoy enfermo. Uważa się, że ja jestem chory.
No es que yo esté enfermo. Ale ja nie jestem chory. Pero en el mundo, casi todos los periódicos capitalistas. Ale na świecie prawie wszystkie dzienniki kapitalistyczne. Y la radio y la televisión. Radio i telewizja. Han anunciado por todo el mundo que Castro está gravemente enfermo con un infarto. Że Castro jest ciężko chory, że doznał zawału serca.